Dzień dobry, Piotr Wasiak. Moim Państwa gościem w dzisiejszym wydaniu będzie pani poseł Marzena Drab. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Pani poseł, a więc w takim razie pytanie odnośnie Polskich Kolei Państwowych. Chciałbym dość ogólnikowo zapytać się. Będę takim łącznikiem między zwykłym, tak zwanym zwykłym Polakiem. Czym będzie prywatyzacja Polskich Kolei Państwowych i czy musimy się obawiać? Jak to ze strony finansowej wygląda? No proszę Państwa, myślę, że na początek może kilka słów na temat w ogóle sytuacji finansowej w Polskich Kolejach Państwowych. To, co w tej chwili widzimy i obserwujemy, w jaki sposób są świadczone usługi na PKP, no to mieliśmy dowód przy tych zmianach rozkładu jazdy pociągów na początku roku, gdzie właściwie informacja była w ogóle niedostępna dla pasażerów, gdzie opóźnienia, gdzie te zmiany spowodowały, że tak naprawdę wielkie było zdenerwowanie, rozczarowanie pasażerów wchodzących nawet przez okna do pociągu, więc to był po prostu dramat i tutaj pewnie jakieś pytanie się rodzi, jak to się dzieje, że firma, która od lat przygotowywała takie rozkłady jazdy, przygotowywała je w taki sposób, że nie było tak wielkich zaburzeń jak te, które żeśmy obserwowali w tym roku, nagle w tym roku nie potrafi przygotować odpowiednio nowych rozkładów jazdy, tak żeby rzeczywiście pasażerowie tego nie odczuli, żeby to płynnie następowało. I tutaj pewnie można zadać takie pytanie nawet retoryczne, czy to ma być przygotowanie może społeczeństwa do pewnej decyzji, do tego, żeby dojrzeli, tak? Być może to odpowiedź ma być tego typu, że obojętnie niech wozi nas ktokolwiek, aby nas woził w terminie, w warunkach takich, jakie dzisiaj są już w standardzie w Europie Zachodniej. I jeżeli tą sytuację i te pytania i próba odpowiedzi jakby postawimy w jednym szeregu z tymi firmami, które dzisiaj tak naprawdę stoją już gdzieś tam i przedeptują nogami, aby wejść na nasz rynek, to myślę, że to nie jest gdzieś tam oderwane i bez uzasadnienia, tak? Postawienie i takiego pytania i próba odpowiedzi. Jest dzisiaj oto taka sytuacja, że Polskie Koleje Państwowe są od lat niedoinwestowane. Pamiętacie Państwo, jak jeszcze w ubiegłym roku była kwestia postawiona PKP, że będzie to duże dofinansowanie, że potrzebna jest restrukturyzacja, że mamy Euro 2012, więc potrzeba wykonania wielu inwestycji. Oczywiście wymiana taboru, polepszenia linii torów, po których jeżdżą pociągi i nagle jednym pociągnięciem, jakby piórem, zrezygnowano z dofinansowania PKP, przerzucono pieniądze na drogi, bo uważano, że drogi muszą być wybudowane. Dzisiaj oto mamy taką sytuację, że na kolei niewiele się dzieje, w drogach niewiele się dzieje, a euro mamy już tuż, tuż. Także sytuacja, która na dzień dzisiejszy jest na kolei, ona jest co najmniej mówiąc bardzo zaskakująca, to bym nie powiedziała, bo o tym niedoinwestowaniu to już wiemy od dłuższego czasu, ale jest myślę wielkim takim jakby tutaj nazwać, tak szukam takiego słowa. W zasadzie w skrócie powiedzmy, że jest po prostu źle, prawda? Jest źle, ale chcę też powiedzieć, że Euro 2012, ta duża impreza, wydawało się, że to będzie takie wyzwanie, gdzie będziemy chcieli naprawdę pokazać, co jest naszą wizytówką, że pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludzi, którzy przyjadą na tą imprezę Euro, bo szacuje się, że to będzie ponad 20 milionów
milionów osób, które odwiedzą w tym czasie nasz kraj. No i niewiele się zmieniło, bo dróg bezpiecznych pod tytułem autostrady i drogi szybkiego ruchu jednak nie są budowane, natomiast to, co się dzieje na kolei, tam właściwie w tej chwili jest marazm. I jak popatrzymy chociażby na dworce, no oprócz tego, że jest takie jakby ogólne i duże czyszczenie dworca centralnego i może jeszcze kilku gdzieś tam w kraju, to generalnie jak jedziemy pociągiem, a często w tej chwili jeżdżę pociągiem do Warszawy, więc część dworców jest w takim stanie i budowlanym, pewnie nawet i grożącym katastrofami budowlanymi i wygląda tak brzydko. Widać, że to jest po prostu jest to budynek, który właściwie nie ma swojego pana, że nawet wstyd będzie, kiedy ludzie, którzy będą przejeżdżać przez te stacje, będą po prostu to widzieć. No i powiem tak, jest to taka branża, która jest bardzo mocno niedofinansowana. Zresztą nie tylko tutaj mówimy o PKP, ale również trzeba dotknąć przewozów regionalnych. Pamiętamy, że część przewozów PKP zostało przekazanych samorządom województwa, które były już wówczas zadłużone, przekazano z zadłużeniem, no i dzisiaj część samorządów ma wielkie kłopoty, to zadłużenie coraz bardziej narasta i myślę, że przyjdzie taki moment, kiedy nie będziemy w stanie jako samorządy tego zadłużenia udźwignąć, także jeżeli chodzi o kolej generalnie, to jest wielka potrzeba inwestowania właśnie w wagony, w torowiska. Jednym sposobem jest prywatyzacja w takim razie? To znaczy tak, co to znaczy prywatyzacja czy komercjalizacja? Jak, obojętnie którego byśmy terminu nie dotknęli, to jest to przede wszystkim no, próba poszukania inwestora, próba pozyskania nowych środków na to, żeby dofinansować polską kolej, żeby ona jednak inaczej wyglądała. Ale jeżeli ma to być prywatyzacja poprzez sprzedaż kolei innemu podmiotowi zagranicznemu, państwowemu, no to nie jest prywatyzacja, prawda? Poza tym ja uważam, że właśnie kolej powinna być wykorzystana do przewozu poza pasażerami, przede wszystkim również i towarów. Jest to odciążenie od dróg, jest to zmniejszenie tego kołowego transportu, który raz, że drogi niszczy, dwa, jest to też dbanie o środowiska naturalnego, prawda? No jednak spaliny, które się wydobywają przez te jeżdżące naszymi drogami tysiące tirów. Wiemy, że jak zbliża się już weekend, to właściwie nie można się swobodnie poruszać po drodze. No, ja rozumiem, że towary muszą być dostarczone do sklepów, do odbiorców i tak dalej, ale głównie to przez kraj powinien być wykorzystany właśnie transport PKP. Czyli jest to tirenatory, tak? Słucham? Tirenatory. No, myślę, że jest to w mojej ocenie i opinii uzasadnione i dzisiaj obserwujemy, że ten udział w rynku, na przykład PKP Cargo, on po prostu jest coraz mniejszy, tak? Albo obsługuje... To była jedyna chyba rentowna spółka PKP, tak? Tak, tylko że jeżeli my dzisiaj patrzymy, że Cargo obsługuje najmniej rentowne odcinki tras, a te najlepsze kąski zaczynają obsługiwać firmy, które wchodzą już do naszego kraju, no to nie ma się co dziwić, że ta sytuacja finansowa też zaczyna się pogarszać. Także uważam, że to powinno zostać w rękach państwowych. Absolutnie nie widzę powodu, dla którego spółki zagraniczne, których właścicielem jest państwo, obce państwo, miało po prostu przejąć nasze koleje. I tutaj się narzuca kolejna myśl a propos sprzedawania państwa, mówiąc tak skrótowo. Odnośnie Lotosu, pani wyliczyła, że będziemy tracić 530 milionów rocznie, prawda? A tak. Ile zyskamy jednorazowo za sprzedaż Lotosu? Czy coś zyskamy? Czy w ogóle są jakieś plusy takiej
takiej decyzji rządu? I tutaj znowu dotykamy takiej ważnej sprawy, prywatyzacja, sposobu jej przeprowadzenia i momentu, w którym przeprowadzamy czasami tak zwaną prywatyzację, ale chodzi generalnie o pozyskanie środków na rozwój firmy. Jeżeli akurat dotkniemy tutaj spółki Lotos, jest to przede wszystkim bardzo ważna spółka, która jest jakby z tych takich, z tego sektora strategicznego, który uważam, że bezwzględnie powinien być w rękach państwa. To nie jest tak, że obojętnie kto, czy to będzie z lewa, czy z prawa, ktoś kupował, bo jest to ważne. Chodzi też o to, żeby nie było przejęcia wrogiego, żeby nie uzależnić się od decyzji państw chociażby ościennych czy jakichkolwiek innych, bo bezpieczeństwo energetyczne dla kraju to jest podstawa i najważniejsze. Tak? My dzisiaj widzimy nawet na podstawie podpisywanej nie tak dawno umowy gazowej, tak? Że wtedy, kiedy jesteśmy uzależnieni od jednego źródła dochodu, nie ma tej tak zwanej dywersyfikacji, to wtedy sprzedający nam po prostu dyktuje warunki. I powinniśmy zrobić wszystko, aby te, które zostały zawarte w dokumencie jako strategiczne spółki dla Skarbu Państwa, które nie powinny być wyprzedawane, to jednak powinniśmy ten dokument realizować i między innymi jest tam firma Lotos. Wiemy o tym, że no chociażby Rosjanie są bardzo zainteresowani, aby przejąć taką spółkę, a chcę tutaj powiedzieć, że spółka Lotos jest to spółka jedna z trzech najlepszych, najnowocześniejszych, najbardziej doinwestowanych w Europie. I jeżeli przed dodatkową inwestycją wartość spółki szacowano na 3 miliardy, jeżeli doszacowano tą spółkę 6 miliardami, to ona dzisiaj tak naprawdę ma co najmniej 9 miliardów. No i teraz pytanie, za jakie pieniądze minister Grat próbował tą spółkę sprzedać. Jeżeli są to kwoty poniżej, a informacja, która dotarła również do nas posłów, była to kwota około 3 miliardów, no to pytanie, dlaczego tak nisko? Jeżeli jest to spółka jedna z najlepszych, tak jak powiedziałam, jak nie najlepsza w całym tym sektorze w Unii Europejskiej, tutaj to pytanie się jawi takie, dlaczego my w ogóle chcemy ją sprzedać? I na pytanie na Komisji Skarbu Państwa moje, czego tej spółce jeszcze brakuje, tak? No, czy pieniędzy brakuje, know-how, czy brakuje? I odpowiedź była zarówno i prezesa Lotosu, jak i wiceministra Skarbu, że właściwie spółka pieniędzy nie potrzebuje, know-how też nie potrzebuje. W tej chwili spółka skupia się na poszukiwaniu nowych źródeł eksploatacji ropy naftowej. No to pytanie nasuwa się samo, tak? To dlaczego chcemy sprzedać taką spółkę, jaką właśnie w tej chwili jest Lotos? I na pytanie, które pan redaktor zadał wcześniej, trzeba powiedzieć też sobie jasno, że w momencie, kiedy sprzedajemy jakąkolwiek spółkę Skarbu Państwa, która przynosi co roku dochody w postaci dywidendy do budżetu państwa, to jeżeli ją sprzedamy, to jeden raz możemy otrzymać pieniądze, jakieś, tak? Bo dzisiaj trzeba wiedzieć, że jest dekoniunktura, że dzisiaj za zupełnie inne pieniądze sprzedajemy firmy niż te, które mogliśmy, albo może w przyszłości będziemy mogli, kiedy rzeczywiście kryzys zakończy się. Więc jeżeli dzisiaj podejmujemy decyzję, że chcemy dla przykładu Lotos sprzedać, a wiemy, że 53% udziału Skarbu Państwa jest właśnie w Lotosie, to na ten rok zaplanowana dywidenda w wysokości 1 mld zł no jest prostym przelicznikiem, że 530 milionów w tym roku budżet uzyskałby po stronie dochodu. Na moje pytanie, aby wskazał wiceminister Skarbu Państwa źródło alternatywne dla pokrycia tego ubytku w postaci 530 milionów w przypadku, kiedy zostanie spółka sprzedana. Oczywiście tej odpowiedzi nie uzyskałam i to pokazuje też chyba takie dosyć swobodne podejście w ogóle do prywatyzacji i jakby nie patrzenie w przyszłość.
przyszłość. Tak? My dzisiaj wiemy, że dziura budżetowa jest bardzo duża, że zadłużenie w ogóle sektora finansów publicznych to już jest około 800 miliardów złotych, więc na dzień dzisiejszy potrzebujemy, aby zasypać tą wielką dziurę budżetową, szukamy na gwałt pieniędzy, wyprzedajemy wszystko po takiej cenie, jaką kupujący nam zaoferuje i nie zastanawiamy się, że jeżeli w tym roku Lotos sprzedamy, to w przyszłym roku już pieniędzy z dywidendy nie dostaniemy. I próba jakby no, zmanipulowania społeczeństwa i mówienia o tym, że przecież przychody będą, tak, no bo jednak i podatek od nieruchomości, i z CIT-u i tak dalej. Ale proszę Państwa, ten podatek i przychody z nieruchomości, one byłyby również wtedy, kiedy byłaby również dywidenda. Więc ja myślę, że 530 milionów to jest na tyle duża kwota, że można nią zasilić, czy to pomoc społeczną, czy fundusz pracy, gdzie bezrobocie w tej chwili bardzo rośnie, a dla takiego miasta, jakim jest Grudziądz, gdzie jest prawie 25% bezrobocia, to uważam, że jest to niebagatelna kwota. Gdyby pan minister nie wiedział, co z tym zrobić, to ja tutaj oferuję miejsce, gdzie można tą kwotę przekazać. Także proszę Państwa, tych takich zamiarów wyprzedania najlepszych naszych sreber narodowych jest bardzo dużo. Ja rozumiem, że prywatyzacja tych części, gdzie mniejszościowy udział ma Skarb Państwa, gdzie one nie są tak ważne dla bezpieczeństwa nas jako narodu i państwa, no to dla mnie są uzasadnione, ale to też nie za każdą cenę i nie w każdym czasie i nie w każdym momencie. Natomiast to, co jest ważne, to, co jest strategiczne dla nas, absolutnie powinno zostać w rękach państwa i tutaj przykładem takim świetnym na to, dlaczego ważne instytucje powinny być w ręku państwa, jest chociażby bankowość. Tak? Dzisiaj tak naprawdę to oprócz SKOK-ów i banków spółdzielczych i cząstki udziału w PKO BP, właściwie banki nie są nasze. I pytanie wprost, czy banki są zainteresowane, żeby inwestować w naszych przedsiębiorców wtedy, kiedy im brakuje pieniędzy? No pewnie niekoniecznie, tak? Kryzys jakby obnażył i pokazał to, że niekoniecznie banki, czy to zachodnie, czy jakiekolwiek inne, są zainteresowane, żeby wspierać naszych przedsiębiorców. Natomiast banki polskie pewnie byłyby zainteresowane, żeby wspomóc nasze przedsiębiorstwa. Także jest to również bardzo ważny sektor w gospodarce i wpływający na rozwój naszego kraju. Niestety jest poza naszą jakby kontrolą. Dzisiaj jeszcze jest próba jakby no, nałożenia kagańca i nałożenia kontroli KNF-u nad SKOK-ami, a chcę przypomnieć, że SKOK-i jest to inicjatywa oddolna, bo jest to spółdzielczość. Spółdzielczość jest to charakterystyczna organizacja, gdzie ludzie od dołu się wspierają i z tego czerpią później no, korzyści, tak? Chociażby w takim momencie, gdzie udzielany jest kredyt, mniejsze są kwoty, które towarzyszą przygotowaniu czy odsetki i tak dalej, więc są to ważne sprawy dla całego organizmu gospodarki, no, a obrót pieniądza w gospodarce jest bardzo ważny i wtedy, kiedy mamy wpływ, jesteśmy współwłaścicielami czy właścicielami, mamy możliwość jakby reagowania i wpływania na to, w jaki sposób poszczególne podmioty będą zachowywały się na rynku i mamy również możliwości kierowania strumienia pieniędzy tam, gdzie uważamy jako państwo, że jest to ważne dla naszej gospodarki i dla jego mieszkańców. Rozumiem, ale jeszcze powracając do tej sprawy Lotosu. Stwierdziła Pani, że tonący brzytwę się chwyta, tak? Czy jednak to jest bardziej też zwrot w kierunku Rosji, taki gest?
Trudno mi tutaj w tej chwili jednoznacznie oceniać, czy jest to taki gest w kierunku Rosji, ale wypowiedzi prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, dzisiaj opcji rządzącej, mówiącej o tym, że właściwie nie ma znaczenia, kto to kupi, że ich to nie interesuje, no myślę, że to może być niebezpieczne, bo jeżeli wiemy o tym, że Rosja jako jeden z celów strategicznych postawiła sobie przejmowanie, czy to instalacji, czy właśnie przedsiębiorstw z tej branży, żeby mieć możliwość wpływu na poszczególne zachowania się krajów, czy grania tym i wymuszania odpowiednich dla siebie zachowań poszczególnych rządów, poszczególnych krajów, no to myślę, że to jest niebezpieczne. I czy to jest ukłon? No myślę, że nawet jeżeli nie ukłon, to jest to chyba takie podejście, chyba takie trochę beztroskie, takie podejście, gdzie widzimy, że nie ma jakby programu na lata, opowiadanie, że na 2030 rok już próbują obecnie rządzący przygotowywać, nie wiem, rozwój kraju i tak dalej. No w kontekście tutaj i w zderzeniu z Lotosem pokazuje, że albo teraz, albo wtedy opowiadali bajki, tak? Bo jeżeli rzeczywiście patrzymy w przyszłość, to nas powinno interesować, kto będzie tą firmą naszą zawiadywał, bo my przecież mieliśmy bardzo dużo przykładów na to, że w tej naszej transformacji, w tej tak zwanej prywatyzacji, tak naprawdę chodziło o to, żeby przejąć nasze rynki. Przejmowano, kupowano przedsiębiorstwa, po czym bardzo szybko je likwidowano i chociażby popatrzeć można na cukrownię, tak? I dzisiaj tak naprawdę zamiast my produkować i eksportować cukier, to my jesteśmy importerem tego cukru. I myślę, że jeżeli rzeczywiście rządzący dzisiaj z troską patrzyliby w przyszłość i mieli jakąś wizję rozwoju, to nigdy do tego by nie dopuścili, że tak ważne, jeszcze raz powtarzam, strategicznie dla kraju przedsiębiorstwa w ogóle wypuszcza się z ręki. Tym bardziej, że firma naprawdę jest doinwestowana. Firma jest w stanie dzisiaj spłacać zaciągnięty kredyt, także naprawdę nie ma najmniejszego powodu, dla którego Lotos powinien być sprzedany, jak zresztą inne również przedsiębiorstwa, które naprawdę dobrze sobie radzą. No proszę mi powiedzieć, a propos tych stosunków z Rosją, teraz taki pomysł z Platformy Obywatelskiej się wyłonił, żeby otworzyć granice z obwodem kaliningradzkim. Podobno nawet władze niemieckie i francuskim to się podoba, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości się na to zapatrują. Słyszała coś Pani o tym? To znaczy tak, no proszę Pana, przede wszystkim ja jako poseł Prawa i Sprawiedliwości uważam, że my jako Polacy nie powinniśmy robić rzeczy, które są dla nas ważne, które są dla nas dobre, z których również czerpiemy korzyść. Natomiast robienie rzeczy, które podobają się Europie Zachodniej, które podobają się poszczególnym krajom czy poszczególnym rządom, no uważam, że jeżeli one są korzystne również dla nas, to tak. Natomiast żeby się tylko... Z punktu widzenia gospodarczego? Dokładnie tak. To musi być bezpieczeństwo, gospodarka. Właściwie w każdej dziedzinie, jeżeli są rzeczy, które robimy i dla przykładu otwarcie granic do obwodu kaliningradzkiego, pytanie, co my z tego będziemy mieli, tak? Czemu to ma służyć? Proszę zobaczyć, jak inne kraje negocjują. Chociażby ostatnie sprawa embarga nałożonego przez Rosję na warzywa i owoce z Unii Europejskiej. Dzisiaj Rosja ma sprawy do załatwienia i po prostu tym embargiem będzie grała, tak? Natomiast pytanie zasadnicze byłoby pewnie skierowane do posłów Platformy Obywatelskiej, PSL-u. Co nam ma dać to otwarcie, tak? Bo jeszcze raz powtarzam, jeżeli dla nas jest to rzecz ważna, my mamy z tego jakąś korzyść, to bardzo proszę, tak? Przecież nie można się zamykać, trzeba się otwierać, trzeba rozmawiać, współpracować. Jesteśmy za tym, natomiast tylko wtedy, kiedy jest to dla nas ważne.
ważne. I dzisiaj obserwujemy też taki model rozmowy, właściwie jakby z kolan, rozmowy takiej, gdzie właściwie nie potrafimy postawić jasno swoich oczekiwań, no bo może to się nie podobać, bo może nas jakaś gazeta skrytykować, a powiem tak, że mnie jako obywatela Polski średnio to interesuje, czy to się komuś podoba, czy nie. My powinniśmy nauczyć się być asertywni jako kraj, my powinniśmy nauczyć się negocjować, twardo negocjować. Kiedyś jak mieliśmy władzę i premier Jarosław Kaczyński twardo stawiał sprawy embarga chociażby na rosyjskiego, na polskie mięso, kiedy stawiając sprawę twardo w Unii Europejskiej doprowadził do tego, że sprawa polskiego mięsa stała się sprawą Unii Europejskiej, to wtedy mówiono, że właściwie wojujemy, że stajemy wszystkim w poprzek, że nas Europa nie lubi, a tak naprawdę co my mamy z tego, że nas Europa lubi, tak? Że będą nas poklepywać po ramieniu. Ważne jest to, co jest dla nas dobre. I w Unii Europejskiej każdy kraj stawia sobie jakieś cele, priorytety i jego sprawy są najważniejsze i negocjują tak, wykorzystując dyplomację europosłów i tak dalej, aby zrealizować ten program czy ten cel, który mają postawiony. Natomiast my widzimy, że Platforma Obywatelska nie ma pomysłu na kraj, nie ma pomysłu na gospodarkę, nie ma pomysłu na rozwój. Opowiadanie i wmawianie wszystkim, że u nas jest zielona wyspa i że nam się wspaniale żyje, no to jest trochę za mało, tak? Kiedy my odczuwamy coraz mniej pieniędzy w kieszeni, kiedy społeczeństwo ubożeje właściwie z dnia na dzień, no to opowiadanie i zaklinanie rzeczywistości, no myślę, że to jest trochę niepoważne, tak? I wmawianie nam, że my jesteśmy tacy fajni, tacy trendy, tak wszyscy nami się zachwycają w tej Europie, tylko że w Europie każdy robi swoje interesy, natomiast my zostajemy gdzieś z boku, tak? Rozumiem, ale wracając już teraz do naszego tutaj podwórka, do Grudziądza, pani przed chwilą powiedziała odnośnie jeszcze sprawy Lotosu, że te 530 milionów złotych to bez problemu przydało się Grudziądzowi, tak? A propos 25% bezrobocia, co by pani włodarzom teraz naszego miasta poradziła? Jak walczyć z bezrobociem? Czy może ich walka jest skuteczna? No myślę, czy skuteczna, to chyba osoby poszukujące pracy mogą sobie odpowiedzieć i rzeczywiście osoby, które przychodzą tutaj do mojego biura, które poszukują namiętnie pracy i tej pracy niestety nie mogą uzyskać. Proszę Państwa, 4 lata temu, jako jeszcze wicewojewoda, jako ostatnią rzecz, którą ówczesny premier Jarosław Kaczyński zrobił tutaj dla naszego miasta, to było podpisanie dokumentów, na podstawie których powstała podstrefa ekonomiczna. I myślałam wtedy, że udało mi się coś tak wspaniałego dla miasta zrobić, że właściwie wokół tej strefy będą usadawiały się inne podmioty gospodarcze, które będą kooperowały, gdzie będzie przedsiębiorczość w Grudziądzu rozwijała się w perspektywie budowy autostrady, a jeden dawała też jakby pewność, że to jest właściwy kierunek. No i co mamy dzisiaj? 4 lata właściwie strefa stoi pusta, zarasta chwastami. Jeżeli przenoszą się do strefy przedsiębiorstwa, które w tej chwili funkcjonują na rynku, to chyba nie o to chodziło i nie taka idea przyświeca pod strefą. Jeżeli popatrzymy, że dzisiaj tak naprawdę trasa średnicowa jest to budowana droga donikąd, bo przynajmniej przez jeszcze rok albo półtora nie będzie miała, co najmniej nie będzie połączona z autostradą A1. To nie była wina miasta. Ja nie wiem, czy była wina miasta, czy nie, ale wiem, że dla tego miasta to pracuje ze wszystkich sił, tak przynajmniej powinien, prezydent i jego ekipa. Jeżeli nie mają pomysłu, jeżeli nie potrafią, albo te zadania ich przerastają, to powinni po prostu tą władzę oddać i po prostu dalej nie brnąć w to, co w tej chwili widzimy. Tak? No bo mieszkańcy byli zadowoleni, to bardzo. No więc pytanie, którzy mieszkańcy, tak? Jednak rzeczywiście wysokie poparcie spowodowało, że ta ekipa ma nadal władzę. No i myślę, że
pytanie, jak dalej zamierzają kierować tym miastem i co dalej chcą po prostu robić. Dzisiaj nawet tutaj z mojego okna widać, jak pięknie Alfa nam rośnie, tak? Tylko z drugiej strony pytanie, ile to będzie nowych miejsc pracy, bo też należy sobie zadać pytanie, ile upadnie naszych rodzimych przedsiębiorców, tak? Bo to nie jest tak, że coś tam nowego przybywa, może troszeczkę przybyć, ale generalnie traci nasz rodzimy przedsiębiorca, a myślę, że ten rodzimy przedsiębiorca powinien być najważniejszy dla prezydenta miasta, dlatego że... Tylko, że budowa Alfy to też była jeszcze decyzja Andrzeja Wiśniewskiego, zupełnie innej władzy. Czy to była słuszna w takim razie decyzja, żeby lokować tutaj takie centrum handlowe? To znaczy tak... Zależy, co w tym centrum handlowym w ogóle ma być. Pewnie są jakieś dziedziny i branże, których być może w Grudziądzu brakuje, natomiast sklepów i duży, wielkopowierzchniowych, my jako Grudziądz, to mamy naprawdę nadmiar, bo widzimy, że właściwie na każdym wolnym miejscu coś tam się buduje i buduje się nie nasze, tak? Bo chcę tutaj zwrócić uwagę, że te wszelkie duże sklepy wielkopowierzchniowe to tak naprawdę drenują tutaj nasze kieszenie, a podatki niestety nie płacą u nas, nie płacą w kraju, nie płacą w Grudziądzu, bo gdyby płaciły w naszym kraju, to Grudziądz z tego naprawdę miałby dosyć duży dochód do miasta. Także tutaj pytanie zasadnicze, na co powinniśmy stawiać, tak? Czy wspieranie naszych przedsiębiorców, czego ja nie zauważam, czego nie odczuwają nasi przedsiębiorcy, chociażby przystosowanie prawa miejscowego do tego, żeby promować naszych przedsiębiorców, żeby ich wspierać, więc myślę, że tutaj pole działania jest bardzo duże i możliwości są, tylko nie ma pewnie pomysłu i chęci na to, żeby tym się zająć, bo właściwie jak dostaje się takie duże poparcie, to się pewnie jest w przeświadczeniu, że się zrobiło wszystko najlepiej i właściwie nic nie trzeba zmieniać, natomiast jest duża część społeczeństwa, która jest niezadowolona, i myślę, że należy wsłuchać się tutaj w głos mieszkańców i próbować jednak zmieniać i to zmieniać na dobre, tak żeby w tym Grudziądzu w końcu zaczęło się coś dziać, żeby bezrobocie przynajmniej nie rosło, tak, żeby przynajmniej nie rosło. Wnioskuję z Pani wypowiedzi, że te 25% bezrobotnych osób po prostu nie poszło na wybory, prawda? To jak ich teraz zmobilizować? Ja nie wiem, czy te osoby, o których tutaj Pan mówi, były na głosowaniach, czy nie. Zakładam, że pewnie były. Być może było za mało. Natomiast, proszę Pana, ja myślę, że mówienie o tym, że każdy głos jest ważny, że nie można się oglądać na sąsiada, że czy kolegę nie chce mi się iść, albo ten mój głos niewiele zmieni. Ja tutaj chcę powiedzieć, że on jest każdy jeden ważny w czasie wyborów i każdy jeden może głos wpłynąć na to, że sytuacja wyborcza zmienia się, a poza tym ja uważam, że jest to taki obowiązek obywatelski, ja to tak traktuję, ja chodzę zawsze na wybory, bo uważam, że ten, kto chodzi na wybory, angażuje się, ma prawo wymagać, ma prawo mówić i tak dalej, natomiast jeżeli nie uczestniczymy, to potem nie miejmy pretensji do wszystkich dookoła, że nam się na przykład dzieje źle. Trzeba po prostu wykorzystać tą możliwość, którą raz na 4 lata, czy to w wyborach parlamentarnych, czy w wyborach samorządowych, możemy wykorzystać i ten głos jest dla nas ważny, bo wybory są demokratyczne i mamy prawo na spotkaniach przedwyborczych zadać pytania, czy zaznajomić się z programem i tak dalej i dokonać właściwego wyboru. Natomiast wtedy, kiedy nie idziemy, to te wybory są takie przypadkowe, tak? I możemy często zadawać sobie pytania właśnie, dlaczego coś tam jest nierealizowane, ale to też trzeba sobie zadać pytanie, czy zrobiłem wszystko, żeby kierunek, którego oczekuję, mógł być realizowany, ale tylko wtedy, kiedy ja będę to wspierać, kiedy ja będę odpowiednio głosować. A propos wyborów, teraz będzie trudniej prowadzić kampanię wyborczą? Spoty zakazane, billboardy zakazane. W takim razie w jaki sposób dotrzeć do potencjalnego wyborcy?
Na pewno będzie trudniej, trudniejsza będzie komunikacja, utrudniona. Czy to w ogóle był zamach na demokrację, zakazywanie spotów reklamowych partiom politycznym? Myślę, że na pewno wielkie ograniczenie demokracji, bo proszę Państwa, to też pewnie nie jest przypadek, że w czasie, kiedy u nas mają się odbywać wybory parlamentarne, my dostajemy prezydencję, tak? I to, co dzisiaj już obserwujemy, próba jakby eliminowania z życia opozycji, utrudniania tego kontaktu ze społeczeństwem, no, ma na pewno określony cel. Kiedy wykorzystujemy media, które są wszechobecne w naszym życiu, kiedy możemy w tych mediach pokazywać nasze programy, czy wskazywać na jakieś opóźnienia, czy nieprawidłowości, które obserwujemy w życiu gospodarczym, społecznym, no to jakby uniemożliwienie wykorzystania mediów w kampanii wyborczej na pewno to utrudni ograniczenie też powierzchniowo nawet wykonywanych, czy to billboardów, czy banerów, no też nie idzie to w kierunku tym, żeby rzeczywiście można było więcej tej treści podać w takiej formie wizualnej. Pani Jakub, jak ostatnio w rozmowie powiedziała, że będzie rzetelniej prowadzona wtedy kampania wyborcza. Znaczy, ja nie wiem, jak pani Elżbieta Jakubiak prowadziła, czy rzetelnie, czy nierzetelnie. Ja w swojej kampanii zawsze się spotykałam z wyborcami. Zresztą w całym okresie, kiedy jestem posłem, spotykam się bardzo często, sporo mam spotkań, więc ten kontakt z moimi wyborcami taki mam dosyć bliski, ale nawet żeby w tym takim gorącym okresie przekazać sporo treści, to jednak wykorzystanie mediów na pewno pomaga. Ja myślę, że na pewno będzie kampania trudniejsza. Trzeba będzie więcej pracy włożyć, bo spotkania takie właśnie z mieszkańcami, czy to spotkania takie organizowane, czy w jakiejś tam jeszcze innej formule z dotarciem, z materiałami bezpośrednio do odbiorcy, no wiąże się to z wytężoną pracą, z wytężonym wysiłkiem. Natomiast tak jak powiedziałam, ta prezydencja, która będzie w czasie naszych wyborów, no na pewno będzie sprzyjała opcji rządzącej. Na pewno politycy dzisiaj Platformy i PSL-u będą znacznie częściej w mediach, chociażby z tego powodu, no, że spotkał się ktoś tam ważny z kimś ważnym, prawda, z Unii Europejskiej, więc ta informacja na ten temat będzie. Natomiast no, w takich momentach oczywiście przedstawicieli opozycji nie będzie. Nawet próby przełożenia na późniejszy okres przygotowywania budżetu państwa, nie w tym takim właściwym, bo on by rozpoczął się rzeczywiście już gdzieś we wrześniu, no pokazuje jednoznacznie, że Platforma robi wszystko, aby nie rozmawiać o trudnych sprawach, aby nie zadawać trudnych pytań, żeby nie dać możliwości usłyszenia przez społeczeństwo, co jest złego, co jest niedobre dla kraju. Więc po prostu albo tak jak wcześniej zapowiadała, że będzie chciała to zrobić dużo wcześniej, ponieważ spotkała się z wielkim oporem i związków zawodowych, pracodawców i nie tylko, i różnych środowisk, więc w tej chwili od tego odstąpiła, ale w tej chwili są zamysły, żeby właśnie zrobić to tak późno, jak będzie tylko możliwe, po to, żeby nie umożliwić debaty nad ważnym, najważniejszym w sumie dokumentem, nad budżetem państwa. No bo przy okazji takiej debaty no wychodzą te wszystkie sprawy ważne dla społeczeństwa, te pytania, z którymi do nas przychodzą nasi wyborcy czy nasi interesanci do biur poselskich, my po prostu zadajemy je poszczególnym ministrom czy generalnie mówiąc rządowi. No i to są pytania bardzo trudne i myślę, że bardzo niewygodne dla rządzących, więc próba jakby wyeliminowania opozycji w tych
tych takich ważnych momentach. Po wyborach wtedy już można zrobić wszystko. Pamiętacie Państwo wybory do Europarlamentu, wybory chociażby ostatnie na prezydenta kraju, więc opowiadano o Zielonej Wyspie, o tym, że nie trzeba, że budżet jest najlepszy, po czym w kilka dni po wygranych wyborach właściwie dokonywano różnych zmian i nagle mówiono, stało się, kryzys nagle nas dotknął, tak? Przed wyborami kryzysu nie było, było opowiadanie, że opozycja straszy, a po wyborach nagle się okazało, że rzeczywiście ten kryzys jest, więc jest to wielkie manipulowanie. Zresztą nie ma, pewnie Państwo również zaczynają zauważać, że nagle w tych mediach zaczynają się pojawiać politycy, którzy potrafią gotować, którzy potrafią piec, wspaniale z dziećmi się bawić. No jednak jest to też forma promocji, tak? Forma promocji, ale jak zauważymy, jacy się pojawiają politycy, no niestety jest to opcja rządząca. Także te wszystkie takie elementy, o których tutaj w tej chwili rozmawiamy, pokazują jednoznacznie, że próbuje się jak najbardziej ograniczyć dostępność do tych mediów i zagarnąć je na własną wyłączność i myślę, że w tej chwili to dosyć skutecznie opcja rządząca przeprowadza. Mam tylko nadzieję, że Polacy, którzy uśpieni tą taką piękną pieśnią miłości, że jesteśmy piękni, młodzi, bogaci, że tak nas kocha cała Europa, podziwia i tak dalej, że żyjemy na Zielonej Wyspie, że zaczną się budzić z letargu i te oceny obecnie rządzących będą bardziej takie realne i będą mniej wyrozumiali dla tego, co się dzieje w tej chwili w kraju, albo inaczej mówiąc, tego, czego rząd nie realizuje ze swoich obietnic. Przecież wiemy o tym, że w tej tak zwanej kiełbasie wyborczej podano tyle różnych pięknych i wspaniałych wizji kraju, z czego prawie nic albo może niewiele zrealizowano, chociażby wspomnieć drugi kierunek płatny dla studiów, tak? Myślę, dla takich mieszkańców, jakim jest Grudziądz, z tak wysokim bezrobociem, z tak spadającą stopą życia, to jest to ważne, żeby ludzie, którzy chcieliby się kształcić, którzy są bardzo dobrymi studentami, dobrze by było, żeby mogli tą wiedzę realizować na dwóch kierunkach. No oczywiście Platforma nie umożliwiła, także przeprowadzona operacja skrzętnie przez panią minister spowodowała, że drugi kierunek niestety musi być płatny, tak? A dla takich ludzi mieszkających właśnie tutaj, pochodzących z takich miast jak Grudziądz, bo te duże miasta radzą sobie, tak, ale generalnie większość jest podobnie żyje mieszkańców jak w Grudziądzu, mieszkańców kraju jak mieszkańców w Grudziądzu, więc możliwość zdobycia na dwóch kierunkach wiedzy daje też zdobycie i większe możliwości pozyskania dobrze płatnej pracy, ambitnej pracy, natomiast dzisiaj się właściwie te środowiska pozbawia. Teraz już ostatnie pytanie, dla części Grudziądza na pewno jest to bardzo istotna i ważna sprawa. Czy Grudziądzki Klub Prawa i Sprawiedliwości i Gazety Polskiej wyjdzie z inicjatywą upamiętnienia w jakikolwiek sposób pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej? Oczywiście tak, już w tej chwili trafiły wnioski do Rady Miasta o upamiętnienie i pary prezydenckiej i wszystkich, którzy zginęli w tej katastrofie poprzez nadanie czy to nazwy ulicy, czy może ronda takiego ważnego dla miasta. Zobaczymy, jakie będzie podejście radnych miasta Grudziądza do tej inicjatywy. Mam nadzieję, że ze zrozumieniem, bo jest to ważne dla naszego kraju. Jest to rzecz, o której musimy mówić, o której musimy pamiętać, o której musimy cały czas przypominać w kontekście jakby dojścia do prawdy, co było powodem, dlaczego wydarzyło się to, co się wydarzyło. Aczkolwiek
chcę tu od razu zaznaczyć, że próba zrobienia przez media Prawa i Sprawiedliwości jako monotematycznej partii nie ma nic wspólnego z tym, natomiast pamiętać na pewno trzeba i robić wszystko, aby wyjaśnić, jakie były powody, jaka była rzeczywiście prawda. Tego oczekują i rodziny tych osób, które zginęły w katastrofie, ale uważam, że jeżeli ginie prezydent kraju, takiego dużego, takiego ważnego dla Europy i świata, jakim jest Polska, to my jako kraj, jako społeczeństwo powinniśmy zrobić wszystko, przede wszystkim, żeby nie doszło do takiej tragedii, a jeżeli się zdarzyła, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby dojść do prawdy, bez względu jaka by ona była i kogo by dotykała. Jest to po prostu nasz obowiązek, bo jeżeli my pierwszemu obywatelowi nie jesteśmy w stanie dać bezpieczeństwa, zapewnić bezpieczeństwa, to jest to też sygnał wysyłany, że właściwie z nami, właściwie można się nie liczyć, można zrobić wszystko, że za nami nie stoi państwo, nas nie ma tak naprawdę kto obronić. Także uważam, że jest to rzecz ważna i w związku z tym właśnie są te dwie inicjatywy, są już złożone. Mam nadzieję, że będzie zrozumienie dla naszych inicjatyw i niebawem będzie można ją zrealizować. A o tym, że nie jesteśmy monotematyczni, to świadczą nasze wizyty w kraju, które odbywamy już od miesiąca. Spotykamy się w różnych częściach naszego kraju, w różnych województwach, rozmawiamy ze społeczeństwem na różne tematy. Oczywiście Smoleńsk, o Smoleńsk ludzie również pytają. To nie jest tak, jak media mówią, że my tylko jako PiS o tym jednym temacie możemy mówić, a wbrew pozorom ludzie oczekują informacji takiej pozamedialnej, bo bardzo ich to interesuje, ale my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy program dla kraju, program gospodarczy, program dla oświaty i tak mogłabym wymieniać poszczególne dziedziny naszej gospodarki i o tym rozmawiamy z naszymi przyszłymi wyborcami, z Polakami na tych spotkaniach, które odbywamy w całym kraju systematycznie i cyklicznie. W cyklu rozmawiamy o Polsce, bo uważamy, że ważne jest też to, co my mamy do powiedzenia, co mamy do zaoferowania Polakom, a czego nie usłyszą niestety, ale z mediów, ale też jest ważne, czego oczekują Polacy, co ich uwiera, co im się nie podoba, bo to jest bardzo ważna i bardzo cenna wiedza, którą każdy, kto w jakiś sposób sprawuje władzę, powinien brać przede wszystkim pod uwagę i tak modyfikować swoje programy, aby te uwagi na pewno się znalazły i aby sprostać oczekiwaniom swoich wyborców i Polakom, aby je po prostu realizować. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby skomentować raporty ministra Millera w sprawie oczywiście katastrofy smoleńskiej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o raport Millera, to widzimy, że tutaj jest gra po prostu polityczna, wykorzystywanie właśnie tragedii smoleńskiej do bieżącej polityki i rozgrywania sceny politycznej i próby jakby chyba pójścia na zwarcie i robienie wokół tego takiego szumu również medialnego, aby doprowadzić do zwarcia, do scysji, nieważne, czy to będzie z Prawem i Sprawiedliwością, czy to będzie z rodzinami, tutaj nie ma jakby znaczenia, tak? Ale chodzi o to, że właściwie Platforma Obywatelska bez konfliktu, to ta partia nie istnieje, ona jest bezideowa i dzisiaj nawet widzimy po osobach, które przechodzą do Platformy, to nie jest otwarcie szeroko nożyc. To jest po prostu właśnie bezideowość i właściwie tam się każdy może znaleźć. Także ja uważam, że już dzisiaj widzimy, że będzie granie raporty Millera i to w takim najważniejszym momencie, który tam sobie Platforma zaplanuje w kampanii wyborczej, bo przypomnijmy, że raport miał już być w kwietniu, tak? Co takiego się tam dzieje? Dlaczego on nie może być po prostu ujawniony, tak? Także zapowiadanie, że już będzie, że nie teraz, że później, myślę, że jest po prostu szykowane jakby skanalizowanie rozmowy
w trakcie wyborów, tej debaty wyborczej, właśnie przez Platformę Obywatelską na sprawy związane ze Smoleńskiem, po to, żeby przykryć to, co jest ważne w gospodarce, właśnie w prywatyzacji, w wysprzedaży, w ograniczaniu dostępu do usług medycznych. I to jest po prostu chyba cały pomysł Platformy Obywatelskiej na kampanię wyborczą, a my mówimy nie i dlatego spotykamy się już dzisiaj ze swoimi przyszłymi wyborcami. Na dowód tego, że próbuje się z PiS-u zrobić taką partię monotematyczną i włożyć w nasze usta sprawy związane ze Smoleńskiem, to może podam taki przykład, kiedy odwiedzałam województwo podlaskie i w Białymstoku była zorganizowana konferencja prasowa wszystkich posłów. Mówiliśmy tam o tym, co to za idea, czemu ma to służyć, dlaczego chcemy się spotykać z mieszkańcami, czego oczekujemy, co chcemy przekazać, i po czym pytania od przedstawicieli mediów. No i były w sumie dwa pytania przedstawicielki TVN-u 24, która zapytała po pierwsze, czy jest to początek kampanii wyborczej, to było pierwsze pytanie, i czy będziemy rozmawiać o Smoleńsku. Więc to jakby, proszę Państwa, pokazuje kierunek, w którym my mamy iść. Natomiast rzeczy ważne, które chcieliśmy przekazać, z czym przyjechaliśmy do województwa podlaskiego, absolutnie nie interesowały w ogóle nikogo, tak? Także nie było pytań, nie wiem, co mamy do zaproponowania dla województwa podlaskiego, czy mamy program, na ile on jest szczegółowy, jak chcielibyśmy wspomóc, czy rzeczywiście ta ściana wschodnia potrzebuje wsparcia środków Unii Europejskiej. Może pytanie, dlaczego właśnie Platforma Obywatelska zabrała te pieniądze z tej ściany wschodniej. Proszę Państwa, nic takiego nie padło. Natomiast pytanie oczywiście, czy będziemy rozmawiać o Smoleńsku. To było najistotniejsze pytanie. Powiem, byliśmy trochę rozczarowani, bo myśleliśmy, że ten czas już minął i zaczyna się poważna debata wtedy, kiedy przyjeżdżamy i chcielibyśmy również porozmawiać z mediami, na przykład na konferencji prasowej. Także próba z każdej strony ograniczenia i przekaz, żeby był taki, że my o to pewnie przyjeżdżamy i chcemy tylko na ten jeden, jedyny temat rozmawiać. A ja uważam, że na ten temat również trzeba rozmawiać, bo on jest ważny dla nas, dla Polaków. To jest świadectwo o naszym państwie, o społeczeństwie, o nas, o Polakach. Sposób prowadzenia tego postępowania i próba dojścia do prawdy. My po prostu musimy to zrobić i o tym musimy rozmawiać. Pewnie, że są rzeczy ważne na teraz i tak dalej, ale jest to niewątpliwie rzecz taka, o której cały czas musimy mówić i drążyć i dochodzić do prawdy po to, żeby zmienić obraz Polski w oczach krajów innych, czy chociażby Europy, czy świata. Bo to, proszę Państwa, to nie jest tak, że nagle jesteśmy źle postrzegani, że próbujemy dojść prawdy. Jeżeli popatrzymy chociażby w takim zderzeniu wyjaśnianie katastrof międzynarodowo, jak to się odbywa, prawda, w poszczególnych krajach, z jaką drobiazgowością, z jaką szczegółowością się podchodzi do wyjaśnienia, żeby dojść do prawdy, bo to oprócz wyjaśnienia przyczyn i tak dalej, jest to również bardzo ważna informacja z takiej taka powodująca, jak ustrzec się w przyszłości katastrof, tak? I jest to ważne, co tam nie zadziałało, co spowodowało, że ta katastrofa się w ogóle wyjaśniła. Natomiast dla nas jako Polski, jako narodu, uważam, że jest to rzecz ważna, dlatego że dotknęła całej naszej właściwie elity, tak? Elity kraju. Więc jeżeli elita kraju ginie, to nie może być tak, że się oddaje śledztwo i się mówi, że rozmowa, jak to ostatnio premier Tusk powiedział, że rozmowa na temat śledztwa smoleńskiego jest to kwękolenie. No jest to po prostu skandaliczne w ustach premiera, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, jak ta
wizyta została przygotowana, a potem za to wszystko, czego nie zrobiono po tej wizycie, czego nie podjęto, aby rozwiązać aby tą zagadkę, to może źle powiedziane, ale żeby wyjaśnić przyczyny i powody tej katastrofy. To się należy nam wszystkim Polakom, a w szczególności rodzinom tych, którzy zginęli w Katyniu. Pani poseł, czy obywatele mogą w jakiś sposób przeciwstawić się prywatyzacji? Oczywiście, że tak. My jako Prawo i Sprawiedliwość podjęliśmy inicjatywę przeprowadzenia referendum w naszym kraju, gdzie chcemy postawić pytania, czy Polacy chcą komercjalizacji, a w kolejności dalszej prywatyzacji służby zdrowia oraz czy chcą sprzedaży, komercjalizacji, prywatyzacji instytucji i przedsiębiorstw ważnych strategicznie dla naszego kraju. Ta inicjatywa już w tej chwili trwa. My posłowie mamy umieszczone formularze, list do zbierania poparcia dla tej inicjatywy na swoich stronach internetowych. Na mojej stronie internetowej www.drap.com.pl można ściągnąć listę, można zbierać podpisy i w godzinach między 10 a 17 dostarczyć do biura poselskiego. Można również przyjść do mnie tutaj, do biura poselskiego i złożyć tutaj swój podpis i podpis poparcia dla tej inicjatywy. Inicjatywa wymaga złożenia 500 tysięcy podpisów. My postawiliśmy sobie za cel, że chcemy tych podpisów 1 000 000 zebrać po to, żeby rzeczywiście nie było żadnych wątpliwości, że jest to jakaś tam mała grupa naszego społeczeństwa, która na taką prywatyzację w cudzysłowiu nie chce się godzić. Także zachęcam wszystkich Państwa do tego, aby przyłączyć się do tej inicjatywy. My jako obywatele mamy prawo wypowiadać się w ważnych kwestiach dla naszego kraju i taką możliwością jest wypowiedzenie się w referendum. Są to zmiany wchodzące nawet jakby w zakres ustrojowy. Uważamy, że jeżeli tak, to bardzo proszę, niech to będzie referendum. I mimo, że my jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, ja również przeciwko prywatyzacji, bo tak należy nazwać w konsekwencji komercjalizację zaproponowaną przez Platformę Obywatelską służby zdrowia, czy takiej rabunkowej wyprzedaży naszych sreber narodowych, to jeżeli będzie wola większości, że chcą właśnie takiego postępowania nadal, ja i myślę, że jako Prawo i Sprawiedliwość uszanujemy tą wolę.